Humildead umiera, ale przed śmiercią wydaje wyznanie przeciwko Cayetanie, Akacjowa 38, szaleństwo i śmierć Humildead. Żona Mauro ujawnia złą naturę, która prowadzi ją do ruiny i nowych kłopotów. Humildead Varela, żona Mauro San Emiterio, sięgnie dna w odcinkach Akacjowa 38 emitowanych w Hiszpanii, a zapowiedzi ujawniają, że przyczyną jest jej zazdrość o Teresę Sierre, którą nawet spróbuje zabić. Ale to nie jedyne zło, które popełni, skrzywdzi także samego Mauro i podejmie szereg działań, które pokażą, że do tej pory nosiła jedynie maskę. Jej postępowanie skłoni Cayetanę do popełnienia kolejnego przestępstwa, co wpędzi ją w poważne kłopoty. Akacjowa 38, perwersyjna natura, wkrótce Humildead ujawni osobowość całkowicie inną od tej, którą znaliśmy. Zazdrosna o miłość, jaką mąż Mauro żywi do Teresy, zacznie zatruwać niektóre listy, które inspektor pisze do młodej nauczycielki, co doprowadzi ją niemal do śmierci. Początkowo Mauro podejrzewa, jak zawsze, Cayetanę Sotelo Ruz, ale potem będzie musiał zmienić zdanie. Humildead, wykorzystując starą znajomość, komisarza Ignacia del Valle, doprowadzi do aresztowania męża pod zarzutem fałszowania dowodów zabójstwa Ursuli, które w rzeczywistości nigdy nie miało miejsca. Akacjowa 38 – nikczemne oszustwo, złe czyny Humildead na pewno się tutaj nie kończą. Kobieta, udając, że jest w stanie chodzić i oszukując wszystkich, dotrze do łóżka Teresy i spróbuje ją zabić. Plan jednak się nie powiedzie, ponieważ Mauro, który uciekł z więzienia, wpadnie do domu Sotelo Ruz, nieświadomie ratując życie Sierry. Tymczasem Humildead również skupi się na ojcu Fruktuozo, będzie go nadal szantażować za kradzieże, których dopuścił się w kościele Świętego Grobu. Akacjowa 38 – szalony plan, aby móc zabić Teresę, która podejrzewała, że Humildead udaje swoją niepełnosprawność, Humildead poprosi księdza o usunięcie Cayetany z Akacjowa 38 na tyle długo, aby mogła zabić nauczycielkę. On jednak ostatecznie nie będzie w stanie być wspólnikiem w morderstwie i wyjawi wdowie po Germanie złe intencje kobiety. Fałszywa Sotelo natychmiast pobiegnie do domu i, gdy zobaczy nieprzytomną Teresę, kilkakrotnie uderzy Varelę ciężkim świecznikiem w głowę. Mauro i Del Valle odkryją wszystko, w tym oszustwa Humildead, której pozostało już niewiele życia. Przed śmiercią kobieta oskarży Cayetanę o próbę zabójstwa. Mauro nie będzie mógł uznać czynu ciemnej damy za obronę konieczną i będzie musiał zatwierdzić jej aresztowanie. Między Sierrą a San Emiterio ponownie pojawią się konflikty i para ostatecznie się rozstanie. Akacjowa 38, śmierć Humildead wpędza Cayetanę w kłopoty, San Emiterio, w momencie gdy jego żona wydaje ostatnie tchnienie, będzie musiał uwzględnić jej ostatnie zeznanie, w którym Humildead oskarżyła Cayetanę o próbę zabójstwa.
Twierdziła, że Kajetana wielokrotnie uderzała ją świecznikiem, mimo że Humildad zrezygnowała z zamiaru skrzywdzenia Teresy. Urzędnik państwowy, opierając się na tych zeznaniach, nie będzie mógł uznać działania fałszywej Sotelo Rus za obronę konieczną i będzie musiał zatwierdzić jej aresztowanie. Teresa i Mauro znajdą się ponownie na zupełnie przeciwnych frontach, a ich nieporozumienia będą się tylko pogłębiać. Sierra, która wyraźnie prosiła swojego ukochanego, aby porzucił śledztwo przeciwko Kajetanie, poczuje się jeszcze bardziej zdradzona przez San Emiterio i po raz kolejny zdecyduje się z nim zerwać.